Dzień dobry wieczór, Azeroth. Ostatnio była lekka przerwa na kanale, lecz startujemy znowu i z nowym tematem do dzisiejszej rozmowy. Poświęćmy trochę czasu na spekulacje i zapowiedź patcha 9.2, który niedawno ukazał się naszym oczom, chociaż nie ma jeszcze daty wypuszczenia na serwery. To co, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Zanim zaczniemy, jeszcze parę słów o sponsorze kanału. Eneba jest to świetne miejsce do kupowania gier na praktycznie każdą platformę i każdą kieszeń. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie spośród 20 tysięcy pozycji do wyboru. Jeśli szukasz zniżek, dobrze trafiłeś. Z kodem SAMAL3 zaoszczędzisz 3% na dowolnym zakupie. Znajdziesz go w opisie pod spodem. Działa to bardzo prosto. Wybierasz to, co chcesz, wpisujesz kod i możesz cieszyć się niższym zakupem. Jest też oczywiście dział World of Warcraft, gdzie znajdziesz m.in. prepaid do gry czy najnowszy dodatek Shadowlands. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot, a w razie pytań na stronie znajdziesz też całodobowy live support. Mała przerwa na kanale spowodowana była po pierwsze stagnacją na polu World of Warcraft, po drugie moim lekkim spadkiem zainteresowania samym WoWem, od którego robię sobie w tym momencie przerwę. Powiem szczerze, broniłem Shadowlands jak mogłem. Nie chcę, by ten odcinek miał gorzki smak, ale niestety będę musiał się trochę wyżalić. Jak sami dobrze wiecie, wielu twórców na YouTubie odnośnie samego World of Warcraft przestało grać lub robi sobie duże nieokreśloną przerwę. To jest oczywiście czymś spowodowane. Owszem, na polu lore mamy sporo do roboty, bo mógłbym robić content z bogatej przeszłości tej gry, jednak przychodzi taki czas, że po prostu każdy kolejny odcinek robi mi w głowie i sercu większą pustkę. Szczególnie gdy mamy tak bogatą spuściznę postaci, krain uwielbianych przez nas bohaterów Warcrafta. To wszystko sprawia, że tym bardziej na Shadowlands patrzę z cierniem w sercu. Dlaczego? Ponieważ ten dodatek ma tyle zmarnowanego potencjału jak chyba żaden inny. No może oprócz Warlords of Draenor, ale akurat w niego nie grałem aktywnie, więc się nie wypowiadam. Jeśli śledzicie kanał, to wiecie, że starałem się być naprawdę obiektywny i optymistyczny, ale po prostu zabrakło mi cierpliwości. Grind i powtarzalność tej gry sprawia, że czuję się znowu jak w Battle for Azeroth i aż mi zgrzytają zęby. Tyle, że w Battle for Azeroth historia i lore było lepsze. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Poziom scenariusza i wątków nawet samego Enzofa na końcu jest jak na razie o parę poziomów wyżej niż Shadowlands. Bo po prostu ten dodatek nie wykorzystał swojego potencjału w taki sposób, na jaki liczyłem i bardzo chciałbym ugryźć się w język, gdy dostaniemy 9.2 i wszystko się ułoży. Wątki będą bardziej rozbudowane, postacie będą miały swój wydźwięk, a scenariusz da nam w końcu parę odpowiedzi, a nie tylko tworzy nowe spekulacje, które już gdy są wyjawiane, to z takim skutkiem, że może lepiej byłoby, gdyby ich w ogóle nie odkrywano. Miałem też nadzieję na jakieś drugie dno w książce Grimoire of the Shadowlands. Swego czasu zrobiłem recenzję tej książki, na którą bardzo Was zapraszam. I to właśnie od tego momentu, od momentu dostania jej w moje ręce, coś się zepsuło. Zacząłem tracić nadzieję, zacząłem powoli wierzyć w to, że może tak naprawdę Blizzard nie da nam rewelacji w 9.2, że Shadowlands się nie podniesie. Bardzo chciałbym się mylić, ale na tę chwilę wszystkie rzeczy nie przedstawiają ostatniego dodatku World of Warcraft w korzystnym świetle. Na koniec moich żalów dorzucę może jeszcze kwestię 9.1.5. Ten patch jest udany pod paroma względami. Wielbiciele altów będą zadowoleni, nawet bardzo, ponieważ Blizzard zniósł pewne twarde mury i bariery, które były solidne od początku Shadowlands, ale które z czasem zaczęły być bardzo męczące. Mówię tutaj o zmianie kowenantów, bądź w końcu wyczekanym pominięciu prologu w demo, gdy zaczynamy przygodę w Shadowlands. Nie będzie już z tym problemu. Ale Blizzard zaczął słuchać, lecz jak to mówią, too little, too late. To jest właśnie odwieczny problem ekipy World of Warcraft, słuchanie community. Na początku listopada przeczytałem wywiad z Ionem Hazikostasem. Sam przyznał, że ta upartość, to twardogłowe podejście do skostniałego systemu jest ciężkie do przezwyciężenia. Powiedział, że właśnie w 9.1.5 ekipa pracująca nad patchem miała zdecydowanie więcej radości przy tworzeniu kontentu, ponieważ powróciła ta świeżość pomysłów, którą też zobaczymy w 9.2. No właśnie, co więc zobaczymy w 9.2? Steve Danuser powiedział, że historia, która rozpoczęła się od końcówki Legionu, właśnie dobiega końca. Rozciągnięta przez ponad 3 lata historia, w której głównym wątkiem była niejako Sylvanas, dobiegnie końca w 9.2 Eternity's End. Miała ona 3 akty. Pierwszy akt to Sylvanas jako Warchief.
Drugi akt, rozdarcie wymiarów na szczycie Ice Crown oraz wydarzenia w Shadowlands oraz akt trzeci, zdrada Jailera wobec Banshee Queen i konfrontacja z nim samym w Zeref Mortis, gdzie będziemy musieli zatrzymać jego kosmiczne ambicje. Przyznam, że epopeja ta dłuży się i dłuży. Sylvanas w mało zaskakującym plot twiście na końcu rajdu Sanctum of Domination została zdradzona przez Zowala i był to naprawdę słaby, lorowy punkt programu. Wydawało się, że Sylvanas ma zawsze plan B. Miała w zanadrzu zawsze wyjście awaryjne i jej chłodna kalkulacja wydawała się mieć logikę. Gdy w grę zaczęły wchodzić emocje oraz nagła zmiana zdania na temat planu Jailera, Sylvanas ukazała nam się jako po prostu naiwna i krótkowzroczna osoba, która cały swój plan powierzyła jednej postaci. Tylko Zowal ma wiedzę i moc, by zmienić postać wszechświata, ale dlaczego akurat Sylvanas, która potrafiła mieć dobry osąd charakterów innych postaci, nagle zmienia zdanie bez żadnego planu B? Oczywiście nie potrafi równać się mocą z Jailerem, jednak mogła wcześniej sobie z tego zdać sprawę. Moim zdaniem był na to czas. I czas na to, by przygotować czempionów Azeroth na konfrontację, choćby przez podzielenie się z nimi bezcenną wiedzą na temat zamiarów Zowala. Kocham świat Warcrafta, ale trudno mi się nie zgodzić z większością graczy, że Shadowlands jest bardzo przeciągnięty w czasie. Nie zrozumcie mnie źle, na starcie to był kapitalny dodatek. Jednak strategia wydawania kolejnych patchy daje obraz nudnego dodatku, który ciągnie się w nieskończoność. I jak na ironię, sama nazwa patcha 9.2 Eternity's End obiecuje nam wspaniałe lokacje, jeszcze więcej obcego i nieznanego terenu. No właśnie, jest to ten aspekt, który w większości się nie podoba. Jednak dajmy szansę Blizzardowi i zobaczymy, co nas czeka w tajemniczej lokacji Zeref Mortis. Miejsce, które jest kuźnią wymiaru Shadowlands. O tej lokacji porozmawiamy sobie szerzej w następnym odcinku, a odpowiadając na pytanie, kto ma szansę wrócić do WoWa akurat specjalnie na ten patch? Na pewno ucieszy to fanów rajdowania. Nowy rajd wydaje się być naprawdę interesujący. Większość ludzi sprawdzi, co nas czeka w przyszłości. Będzie ciekawa wątku Jailera oraz Sepulcher of the First Ones. W końcu to Zowal będzie finalnym przeciwnikiem rajdu. Na pewno też na końcu dane nam będzie doświadczyć plot twistu oraz epilogu Shadowlands, kierującego nas na nowe tory nowego dodatku. Pytanie tylko, kiedy to wszystko nastąpi? Chodzą plotki, że PTR nastanie szybciej niż później i wydaje mi się, że sam patch 9.2 Eternity's End wejdzie na oficjalne serwery na przełomie lutego i marca. Blizzard nie może sobie już pozwolić na ślimacze tempo, bo graczy ubywa z dnia na dzień i po prostu nie starczy im czasu. To oczywiście mocne słowa, ale każdy zdaje sobie sprawę, że konkurencja nie śpi, bo na przykład content Final Fantasy jest na tyle atrakcyjny, że przyciąga byłych graczy World of Warcraft w oszałamiającym tempie. Bardzo bym chciał, byśmy mogli grać już na początku przyszłego roku. To po prostu musi być priorytet dla ekipy World of Warcraft. Czym szybciej, tym lepiej, bo sprawa robi się już za poważna. Tak jak powiedziałem wcześniej, w następnym odcinku zajmiemy się Zeref Mortis i tym, co zobaczyliśmy w małym wprowadzeniu. Opowiemy o charakterze lokacji, klimacie miejsca i tego, co nas czeka po konfrontacji z Jailerem. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to jest to doskonała okazja, by to zrobić, bo tak najlepiej możesz wesprzeć Samael Channel News. Widzimy się i słyszymy szybciej niż później i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło.